Siema, witam w kolejnym vlogu. Jestem na działce i jest trochę rzeczy do ogarnięcia. Przede wszystkim pierwsze, co się rzuca w oczy, mamy drzwi. I pod tymi drzwiami trzeba zrobić jakiś podejścik, żeby można było elegancko wchodzić. A jako, że za jakieś 2-3 tygodnie wchodzą tynkarze, to muszę zrobić porządek w środku, więc biorę się też za rynnę. Powieszę te rynny, będzie spokój, nie będą się walały pod nogami i będzie można posprzątać wszystko. A na koniec dnia przyjemniejsza część, można by powiedzieć, koszenie. Wywaliło tą trawę fest, a zwłaszcza na środku, i przydałoby się to już skosić, bo za dużo tego jest, ale to już będzie relaksik. Także najpierw biorę się za ten podejścik, później wieszam rury spustowe, a na koniec relaks z trawnikiem będzie. A ostatnio nic nie nagrywałem, trochę rzeczy porobiłem, głównie porządki. Tu przewód idzie do garażu, już jest wkopany. Jutro najpewniej będzie elektryk, także zrobi poprawkę w rozdzielnicy i podepnie mi prąd tutaj do garażu. Porządek w garażu porobiłem. Tutaj mamy miedziuchę z przewodów. Wszystko, co z rozdzielnicy zostało. Prawie 3 kg tego wyszło. Oczywiście mogłem tego nie robić, ale jakoś satysfakcję mi sprawiało obieranie tych przewodów, więc to sobie ogarnąłem. Pewnie jakoś w tygodniu pojadę na skup, to sprzedam. Stówka się zwróci. Ale dobra, co tutaj więcej będę gadał. Biorę się za robotę, lecimy z podestem. Mamy kolejny dzień. Wczoraj miałem już skosić trawnik, ale trochę za długo mi zeszło się z rynnami, bo zakładane było, że będzie to jakieś 2-3 godziny, a poszło 5 godzin, także musiałem się zawijać na chałupę. Tak to wygląda. Tutaj odstęp jest mniej więcej 22,5 cm. Steropian będzie 20.
klej pół centymetra liczę, no i reszta będzie wolnej przestrzeni. Także rynny wiszą. Też rynny zostawiłem dłuższe, tak jak widać zresztą. Mam kolanka w zasadzie do nich, ale tak pomyślałem sobie, że jakiś system odwodniający będzie trzeba zrobić, jakąś rynnę może się puści, żeby to poszło właśnie pod ziemią, gdzieś na skraj działki. Nie wiem, zobaczymy. Jak widać, psa wziąłem dzisiaj ze sobą. No, za dużo roboty dzisiaj nie ma, bo przede wszystkim trapa, którą zaraz będę ogarniał. I w środku trochę chyba sobie porządków porobię już tak, żeby dla tynkarzy było wszystko przygotowane. Drzwi! O drzwiach wczoraj nic nie powiedziałem. Tak to wygląda. W poniedziałek były montowane, dzisiaj jest czwartek. Tak wyglądają drzwi. Tak jak sprawdzałem, to wszystko mniej więcej jest ok. No, jedyne mankamenty, tak jak ja wypatruję, no to tutaj jakieś takie kurcze, te zamki są poobdzierane lekko. Jeden i drugi w sumie. I tutaj pewnie tego nie widać, kamera tego nie daje, tu jest taka drobna ryska. Nie wiem, czy to już po prostu niezbyt duża nadgorliwość z mojej strony, żeby się czepić o takie rzeczy. Ale jak się kupuje coś nowego, to powinno być to nowe i nieuszkodzone. Zaraz otworzę, pokażę, jak to wygląda od środka. Tak to wygląda od środka. Drzwi zostały osadzone na XPS-ie. Można było to zrobić na jakimś tam ciepłej podwalinie, ale za to trzeba byłoby dodatkowo płacić. A montażysta powiedział, że na XPS-ie będzie jedno i to samo praktycznie i nie ma co przypłacać, zwłaszcza, że tego XPS-a mi zostało trochę. Fajnie, bo jest jeden klucz do obydwu zamków i mamy w tym momencie klucze budowlane, 3 sztuki. Do tego jeszcze mamy 5 kluczy właściwych. Jak użyjemy klucza właściwego, to tam jakieś zapadki się zmieniają, czy tam opadają i już te klucze budowlane nie działają. Także jeżeli damy klucze dla jakiegoś fachowca typu właśnie tynkarza, który będzie wchodził pod koniec miesiąca, to jeżeli on sobie na przykład chciałby dorobić taki klucz, no to on i tak nie będzie działał, jak już użyjemy właściwego klucza. I to jest spoko, za to trzeba było oczywiście dopłacić. Nie ma w życiu nic za darmo przecież. Tak to od środka wygląda. Z tego, co handlowiec mówił, to drzwi spełniają wszelkie normy, żeby nie było problemu z ubezpieczeniem domu. Jak pamiętacie, drzwi miały być zupełnie inne w sumie, bo miały być bez przeszklenia. Zdecydowaliśmy z żoną, że bez sensu dopłacać 2000 do drzwi, żeby było takie marne przeszklenie. Trochę szkoda pieniędzy było nam na to w sumie. I tu teściowie przyszli z pomocą, powiedzieli, że fundą nam te drzwi, żebyśmy później nie żałowali tych drzwi bez tego okienka. Także teściowie nam zafundowali te drzwi, dzięki czemu trochę zawsze łatwiej na budowie będzie. A drzwi kosztowały, żeby nie skłamać w tym momencie, 5900 zł. Tam dodatkowo trzeba było dopłacić za kolor czarny, właśnie klamki i zamków, i za te maskownice wszelkie. I za ten klucz budowlany trzeba było też coś tam dopłacić. Gdyby tego nie dobierać, no to prawdopodobnie wyszłoby jakieś 300-400 zł taniej. I tak to wygląda. Dobra, wystarczy tego gadania, bo jak zwykle zaczynam gadać za dużo. Biorę się za trawnik. Udało się, chociaż nie bez przygód, jak to zwykle bywa. Najpierw dron postanowił wylądować na
dachu tego budynku. Nie wiem dlaczego. Potem oczywiście jakaś tam osłona w kosiarce przekrzywiła się i zablokowała noża. Musiałem ją wymontować, żeby skończyć koszenie. Taka osłonka. Także pozbyłem się dziadostwa. I skończone. Być może trzeba będzie kupić jakąś nową kosiarkę. Nie wiem, trzeba by przemyśleć temat. Jeżeli macie coś do polecenia w dobrych pieniądzach, to możecie napisać, w co warto by zainwestować. A ja cóż, no, zdałem wam krótką relację, co jak na budowie. Rury wiszą, drzwi wstawione, trawa skoszona. Za jakieś 2-3 tygodnie wchodzą tynkarze. Nie wiem, ile czasu im zajdzie, zakładam, że jakieś 2-3 tygodni, bo nie jest to jakaś szybka ekipa z tego, co mi wiadomo, ale to się okaże w praniu. No i tak to wygląda. Być może w przyszłym tygodniu będzie murowanie komina, ale to jeszcze zobaczymy. Muszę zamówić komin i zobaczę, czy dojdzie mi po prostu. Mam nadzieję, że tak. I ogarniemy temat i będzie wszystko przygotowane pod tynki. Idę jeszcze posprzątam trochę na chałupie, ale już nie będę was tym zanudzał. I będę zbierał się na chałupę. Do następnego.